Witajcie, przed Wami recenzja książeczki Każde Twoje Słowo pani Marty Rejch od wydawnictwa Pruszyński i Ska. I przedstawię Wam najpierw cytat. Świat zdawał się nie zauważać, funkcjonując sobie spokojnie w swoim normalnym rytmie, że w tym samym czasie ona walczyła o każdy oddech, o każdą kolejną minutę. Słuchajcie, to bardzo piękna książka, naprawdę z pozoru niewinna, lecz niosąca cały ogrom emocji i przeżyć, które no, przynajmniej mnie bardzo mocno dotknęły. Napisana z przeskokami w czasie, byśmy mogli zrozumieć, dlaczego właśnie w jednym czasie serce Karoliny pęka na milion kawałków, a w drugim dopiero poznaje obiekt swojego wcześniejszego załamania. Jest sklejona cudownymi porównaniami i ozdobnikami, gdzie rzeczy błahe nabierają wyjątkowości i subtelności. Pisana z sercem na dłoni, wspomnieniami gorącymi w zakamarkach pamięci i uczuciem, które jednych wznosi na wyżyny, a innych wykańcza jak sepsa. Przeczytacie o tym, jak ważne dla niektórych jest wykształcenie i jak wiele rzeczy to zabiera. Ile poświęcamy dla bliskich, by czuli, że darzymy ich uczuciem i ile my na tym tracimy. Co oznacza praca w korporacji i jakie wymagania ze sobą wiąże? Dlaczego to, o czym chcemy zapomnieć, powraca niczym bumerang i to czasem ze zdwojoną siłą? Czy można tak sobie po prostu zmienić tożsamość i co musi nas do tego skłonić, żebyśmy do tego byli zdolni? No i przede wszystkim, czy da się skleić serce z porcelany, gdzie z biegiem czasu zawieruszyły się gdzieś niektóre odłamki? Oj, słuchajcie, ta książka naprawdę jest tak piękna, tak bardzo chciałabym Wam ją skrócić, opowiedzieć w całości, ale nie mogę. Mam tyle emocji do przekazania, bo to jedna z bardzo przejmujących powieści. Wzruszę Was do łez, pokazując, że nawet największe wyznanie miłości czasem może stracić na ważności. Nic nigdy nie jest i nie było wieczne. Ja bardzo ją przeżyłam, bo nawet nie będziecie świadomi tego, że przywoła Wasze osobiste przeżycia. Poruszy zapomniane tematy w zaskakujący sposób i na długo nie będziecie mogli o niej zapomnieć. Ja w ogóle zauważyłam, że w opisie jakiejkolwiek rzeczy będzie coś, co zwróci Waszą uwagę. Jakby, wiecie, no, stosując się do wszelakich porównań, autorka chciała dać do zrozumienia, że równie dobrze to mogłaby być nasza opowieść. Przeczytacie tutaj o wszystkim naprawdę z zapartym tchem i jestem niemal pewna, że poruszy serce każdego z Was. Słuchajcie, książki tej autorki można czytać bez końca na zawsze. Och, co to była za pozycja, nawet nie wiecie. Ten, kto przeczyta, po prostu będzie wiedział, że jest mega wzruszająca, mega poruszająca i czasem po prostu brak słów, żeby opowiedzieć, jak jest piękna. Dlatego skończę na tym, że bardzo, bardzo ją Wam polecam. Pa.